Trójka dzieci to można powiedzieć, że bardzo dobry wynik, ale zastanawiam się, czy pan zawsze chciał założyć rodzinę i być tatą? Zawsze chciałem mieć rodzinę i zawsze chciałem być tatą, tak, zdecydowanie. Natomiast nigdy nie obliczaliśmy z Pauliną, jak duża to będzie rodzina. To jest zawsze była kwestia jakby tego, co los przyniósł. Mhm. A był pan tatą takim zapracowanym, czy nie opuszczał pan żadnego apelu w szkole czy ważnego wydarzenia? Ze szkoły zostałem zwolniony, dlatego że Paulina praktycznie wszystkie dzieci wychowała w szkole, bo jak Ewa miała pójść do szkoły, to Paulina założyła szkołę podstawową, przez którą przeszły wszystkie dzieci. Potem było też gimnazjum i w efekcie powstało również liceum, więc wszystkie dzieci nasze chodziły do szkoły do mojej żony. W liceum była Ewa innym i Karol również. Mhm. Zapytałem o to, bo też wiele osób mówi, że pan jest osobą rodzinną mimo tak wielkiej ilości pracy. Jednak to życie rodzinne jest i było dla pana zawsze priorytetem. Życie rodzinne dla mnie jest zawsze bardzo ważne i przede wszystkim ja nigdy nie miałem potrzeby uciekać poza dom, jak już byłem poza pracą. Zawsze lubiłem być w domu, zawsze lubię też jakby te domowe obowiązki zwykłe. Rzadko niestety udawało mi się na przykład być z dzieciakami w jakichś takich sytuacjach typu odprowadzanie do szkoły albo przyprowadzanie ze szkoły. Natomiast jeżeli mogłem, to zawsze lubiłem to robić i chciałem to robić, bo uważałem, że to jest fajne. Natomiast rzeczywiście na wywiadówki nie chodziłem, no bo po prostu siłą rzeczy nie musiałem na nie chodzić. Zresztą chyba nie bardzo miałbym cierpliwość, bo rodzice czasem dziwnie się przy tego typu historiach zachowują. Byłem kiedyś u Ewy na takiej wywiadówce jednej w szkole średniej i wyleczyłem się. To może być trudno, żeby tak cofnąć się pamięcią 30 lat wstecz, ale postarajmy się. Skąd pan wiedział, jak być tym dobrym ojcem? Jakby zawsze działałem intuicyjnie w tej kwestii. Prawdą jest, że najwięcej czasu poświęciłem wtedy, kiedy się urodziła Ewie, bo wtedy miałem jakby najmniej zajęć zawodowych. Wtedy też było tak, że to Paulina jeszcze kończyła studia, a ja jakby zajmowałem się bardziej dzieckiem wówczas, tak? Czyli ja z Ewą spędzałem sporo czasu. Nie mówię, że więcej, ale Paulina też mogła się poświęcić pracy nad dyplomem, który wówczas robiła, bo ze względu na ciążę musiała wziąć urlop dziekański. Mhm. I potem po tym urlopie trzeba było jednak nadrobić pewne rzeczy i napisać pracę magisterską, więc to był ten czas, kiedy ja mogłem Ewie poświęcić troszkę więcej uwagi. Jak chłopcy się urodzili, jeden i drugi, to byłem już w takim bardzo dużym natłoku pracy. I wtedy te weekendy, które mogliśmy spędzać razem, czy powiedzmy czas spędzany na wakacjach, bo gdzieś tam zawsze próbowałem wykroić sobie ten czas i to. Natomiast rzeczywiście w początkowym okresie życia naszych dzieci najwięcej czasu poświęciłem Ewie. Mhm. Czy najwięcej czasu mogłem poświęcić Ewie. Przeczytałem w sieci, że gdy był pan dzieckiem, pana rodzice się rozstali. Czy to ma wpływ na pana tacierzyństwo, że nie było w domu tego męskiego wzorca? Z pewnością ma to jakieś znaczenie. Znaczy, pewnie ja staram się być czujny, ponieważ sam nie mogłem doświadczyć pewnych rzeczy jako dziecko ze strony ojca. To też chciałbym dać swoim dzieciakom, czy zawsze chciałem dać swoim dzieciakom to, czego sam nie doświadczyłem. Mhm. Natomiast na ile mi się to udaje, no to oni są w stanie ocenić jedynie i to oni są w stanie jakby przenieść to potem na swoje dzieci, jak już kiedyś będą mieli. Mhm. Obiecuję, że ocenili perfekcyjnie. W drugim materiale wszystkiego się państwo dowiecie. Trójka dzieci, Ewa uzdolniona muzycznie, Karol zajmuje się produkcją hip-hopu, a Wiktor pracuje w filmowej postprodukcji. Pan ich często zachęcał, czy bardziej zniechęcał, żeby iść w te artystyczne ślady? Trudny kawałek chleba. Więc nami mówiąc, to nie miało tak być. To znaczy, Ewa była bardzo zajęta sportem, bo przez długi czas to był tenis, któremu się poświęcała i to był ten jej pierwszy wybór. W międzyczasie tak zwanym zaczęła się uczyć gry na gitarze klasycznej i miała też taki kryzys, którego pamiętam, że powiedziałem jej, że musi dokończyć rok szkolny i skończyć pierwszy stopień podstawówkę, a wtedy możemy już mówić o tym, że nie, jeżeli nie, to nie będę jej zmuszał. Ale uznałem, że powinna skończyć ten pierwszy etap i wtedy się okazało, że poznała takiego nauczyciela, który dał jej fajny asumpt do grania kolejnych rzeczy, zamiast grać jakieś fugi i wprawki klasyczne. On ją nauczył pierwszego bluesa i tak zaczęła się jakby kolejna odsłona tej miłości do muzyki. Natomiast nigdy nie wskazywało nic na to, że Ewa pójdzie w tym kierunku tak zawodowo, bardzo poważnie. I dopiero jak kończyła licencjat z tłumaczeń specjalistycznych,
angielsko-włoskich na uniwersytecie, no to powiedziała, że chciałaby się pouczyć tej muzyki za oceanem. I tak się zaczęła ta przygoda tak na poważnie. Mhm. Natomiast co do chłopaków, to oni obaj byli zainteresowani sportem. Ich najbardziej interesowała koszykówka i właściwie przez długi czas myślałem, że w tym kierunku będą szli. Ale w pewnym momencie, jak Karol zaczął robić bity, jak zaczął produkować numery z Miłkiem i z innymi chłopakami, z Przemkiem, no to nagle się okazało, że ma do tego dryk i że to jest coś, czego niezwykle kręci, a Wiktor poprzez zainteresowania fotografią doszedł do momentu, w którym nagle stwierdził, że jego interesuje animacja 3D, jego interesuje filmowanie, jego interesuje robienie teledysków, więc to kompletnie ten świat jest obrócony do góry nogami. To nigdy nie było moją intencją, żeby oni w takich aktywnościach brali udział. Wiktor miał być naukowcem, to w ogóle przez długi czas tak funkcjonowało, bardzo uzdolniony jakby w przedmiotach ścisłych i wyglądało na to, że pójdzie w tym kierunku, a okazało się, że kompletnie inaczej. Czyli mamy taki zestaw, że dziecko numer jeden, numer dwa i numer trzy jednak wybrali świat artystyczny. Trochę trudny kawałek chleba. Ja nie będę tego oceniał, bo to oczywiście jest ich wybór i zawsze chciałem dać im, taki mieliśmy plan zresztą z Pauliną, żeby dać im możliwie najwięcej rzeczy, które mogą wybrać, bo wtedy, kiedy będą mieli z czego wybrać, to będą wybierali najszczęśliwiej. Ale też zawsze myśleliśmy o tym, żeby oni mogli wybrać to, w czym się będą czuli najlepiej i co im da najwięcej satysfakcji. Jeżeli to jest to, w czym są szczęśliwi, to niezależnie od tych rzeczy niefajnych, z którymi się będą spotykać, bo na pewno będą, to myślę, że to im da duże zadowolenie i w życiu będą mieli wiele radości. Mhm. To, na co dzisiaj zwróciłem uwagę, to, że pana dzieci mają bardzo fajny, nowoczesny styl, ten na zewnątrz, pokazywanie swojego wizerunku na zewnątrz. Musieli na początku tłumaczyć, że kolczyki, pomalowane paznokcie, tatuaże to jest coś normalnego i cool? Ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu. Sam nie mam tatuaży, bo jestem jakby z tego pokolenia, którego nie robiło, choć to nawet nie o to chodzi, to nie jest kwestia pokoleniowa. Zresztą uważam po prostu, że aktorowi jest łatwiej zrobić sobie tatuaż na odsłoniętej części ciała do roli konkretnej, ale trudniej jest go zasłonić. Zresztą mam to doświadczenie czasem, jak reżyseruję i widzę, że niektórym kolegom czy koleżankom trzeba zasłaniać tatuaże i jakie to jest trudne i jaki się z tego robi problem. Bo jednak ciało aktora jest narzędziem pracy, które trzeba móc malować na różne sposoby. I czy poprzez tatuaże, czy poprzez peruki, czy przez malowanie, doklejanie zarostów i tym podobne rzeczy. Więc w tym sensie nie. Ale jeżeli to jest coś, co wyraża ich jakby emocje, jeżeli to jest coś, co im pomaga w wyrażeniu siebie, to ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Mhm. Faktem jest, że Ewa ukrywała przede mną pierwszy tatuaż. No właśnie, bo to mówi, że Ewa miała najtrudniej. To trwało. Ale ja nie miałem pretensji o to, że ona zrobiła ten tatuaż. Ona go po prostu zrobiła, bo chciała. Ta była na tyle dorosła, że wiedziała, że chce i wiedziała, jaki chce. I nie mam z tym problemu w ogóle. Ewa jest w szczęśliwym związku ze swoją partnerką. Czy dla pana również zawsze było naturalne i jasne, że love is love, że miłość to miłość? No myślę, że na to pytanie nie ma innej odpowiedzi. Jak ludzie się kochają, to nie ma znaczenia. A jakby moim mottem życiowym zawsze było żyj i daj żyć innym. Nie ma dla mnie znaczenia, kto z kim się spotyka, kto z kim chodzi spać, kto z kim je obiad, śniadanie i kolację. To jest prywatna sprawa każdego człowieka. Jeżeli nasze dzieci są szczęśliwe w tych związkach, w których są, to ja również jestem szczęśliwy, bo to jest jakby główne założenie, żeby każdy mógł być tym, kim chce i wyrażać siebie w taki sposób, jaki chce. Prywatna sprawa, a jednak Ewa kilka lat temu zdecydowała się o tym powiedzieć i takie piękne, bo empatyczne bardzo zdanie powiedziała, pamiętam w replice, że po prostu bała się publicznie poruszyć ten temat, żeby to nie miało negatywnego wpływu na karierę taty. Jej obawy były uzasadnione? Nie wiem, jak jest to odbierane zewnętrznie, natomiast dla mnie to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jej powiedziałem na samym początku, że to jest jej życie. To są jej wybory i to ona musi decydować, nie zważając na to, jakie to będzie miało wpływ na moje poglądy, na moje życie. Moje poglądy są jednoznaczne w tej kwestii. Każdy ma prawo do szczęścia. A tym bardziej jakby będę wspierał każde z moich dzieci w tym, żeby było szczęśliwe w tym, co robi i jak żyje. I to jest główny punkt jakby
mój i mojego założenia, zresztą całej naszej rodziny, bo w kwestii związków naszych dzieci one mają akceptację całej naszej rodziny. Za nami dzień z sesją do magazynu Viva. Jakie będą Pana wspomnienia z tego dnia i czy często macie okazję tak się spotkać wszyscy? Wspomnienia będę miał z tej sesji jak najlepsze. I też no właściwie przekroczyliśmy pewną granicę, dlatego że nigdy nie robiliśmy wspólnie takich rzeczy. To jest pierwsza tego typu sesja. Właściwie jak się zastanawia nad tym, to z żadnym z naszych dzieci. Nie pamiętam, czy Karol, czy Wiktor byli tacy malutcy, któryś z nich, jak z Krzysztofem robiliśmy tę sesję 20 kilka lat temu dla pani, o ile dobrze pamiętamy, tak? O ile tak rozmawialiśmy o tym. Nie, ale takiej dorosłej, świadomej sesji, wspólnych zdjęć, wspólnych wywiadów nie mieliśmy jak do tej pory, więc to jest też dla nas jakaś nowość. To jest też coś, co jest fajne. Bardzo się zdziwiłem, ale oczywiście pozytywnie, że udało się nam mówić aż trójkę dzieci, czyli cały komplet był z nami. Małżonki jednak nie. Czy wasza prywatność jest nienaruszalna? Są takie rzeczy, które lubię zachowywać dla siebie. To jest ten świat. Tu raczej opowiadamy o... Też opowiadamy trochę o sobie, bo opowiadamy o tym, co nas wszystkich interesuje w życiu. Nie tylko w relacjach rodzinnych, tylko o relacjach ojca z dziećmi. A to jednak co innego niż pełne relacje rodzinne. A uważam, że każdy ma prawo do swojego świata, do swojej prywatności. Paulina jest osobą rozpoznawalną, ale też musi mieć prawo do tego, żeby zachować ten kawałek świata swój, taki jak lubi, jak chce. To na koniec. Czego życzyłby Pan Karolowi, Wiktorowi i Ewie? Co jest dla Pana najważniejsze, jak Pan myśli o ich przyszłości? I jak myślę sobie o przyszłości moich dzieci, to tak jak w każdym wypadku, uważam, że powinni iść tą drogą, którą sobie wybiorą w pełnej konsekwencji, niezależnie od przeszkód, jakie będą napotykali w życiu, żeby wiedzieli, że zawsze mają z mojej i nie tylko z mojej, ale z całej rodziny wsparcie. I żeby byli szczęśliwi w tym, co robią, żeby im to dawało wielką satysfakcję i żeby robili fantastyczne, wielkie i małe rzeczy. A często mówicie sobie, kocham cię? Bardzo.